Witam. Mierników panelowych ciąg dalszy. Jak widzicie, zamontowałem do obudowy drugi miernik. Teraz pokazały się numery seryjne. I mam teraz dwa. Na trzeci może przyjdzie pora. Jest złożone z małymi wyświetlaczami. Ten akurat to było tak naprawdę po to, by sprawdzić, czy nie ma błędu na płytce wyświetlaczy, i wyszła jedna ciekawa rzecz. Otóż okazuje się, że ten dolny, ten pierwotny, tu gdzie jest trafo zasilające, oba te mierniki, przypominam, że ma dwa uzwojenia, więc oba są odseparowane galwanicznie od siebie. Ten miernik miał problemy, o właśnie, z automatyką i w ogóle potrafi tam czasami pokazywać niestworzone rzeczy. Na tym drugim problemów nie ma. Jak widzicie, wszystko zadziałało. Teraz prąd tu jest około 100 mA. Wydajność także ewidentnie błąd leży gdzieś tu w elektronice, a nie w oprogramowaniu. Prawdopodobnie nie będzie mi się chciało szukać tutaj tego błędu. Na tą chwilę nie potrzebuję trzech mierników i po prostu ten, który tu widzicie, wymienię wyświetlacz, bo jak wiadomo, jest na złączu, więc wymienię po prostu tą płytę i jak okaże się, że wszystko jest w porządku, to będę miał temat z głowy. Natomiast tego może będzie mi się chciało naprawiać, może mi się nie będzie chciało naprawiać. Czas pokaże. I jeszcze jedna rzecz. Teraz to już z ręki będzie. Mamy tu ekran terminala i widać tu dane z obu